Siemano ludziska, witam w kolejnym odcinku Wypakowanych. Tak obecnie prezentuje się mój zespół De Jong, Podolski, dwóch obrońców, no i Johnson na prawej obronie. No robi się coraz lepiej w moim zespole, jeśli chodzi o zgranie, jeśli chodzi o poziom moich graczy. Rywal numer jeden na dziś, jego bilans bardzo dobry, także obawiałem się tego meczu, choć jego zgranie podobne do mojego. No i niestety w piątej minucie jego napastnik Dziuba zdobywa gola na 1-0. Cóż, niezbyt dobrze rozpoczyna się dla nas ten epizod, ale miejmy nadzieję, że wszystko w tym spotkaniu jeszcze da się odkręcić, a przede wszystkim zdobyć komplet 3 punktów. Kolejna okazja dla mojego rywala, tutaj ratuje nas nasz goalkeeper, ale w 24 minucie zdobywamy gola, który daje nam remis 1-1. Graham zdobywa tę bramkę, no i 1-1 to jak najbardziej bardzo dobry rezultat, chociaż mieliśmy sporo szczęścia w tej sytuacji. Kolejna okazja mojego przeciwnika, ratuje nas Enyama, który w tym meczu był naprawdę bardzo dobrze dysponowany. 45 minut za nami, drugie tyle jeszcze czeka nas w drugiej odsłonie tego meczu. Zobaczmy sobie na statystyki, te jak sami możecie zauważyć bardzo wyrównane, i w 56 minucie udaje nam się w końcu po ciężkim boju wyjść na prowadzenie. Pierwszy raz w tym meczu, pierwszy raz w tym odcinku. 2-1 dla nas. Rose otrzymuje genialną piłkę od Grahama. No i genialnie to wykańcza. Wygrywamy. 3 punkty idą na nasze konto, także to jak najbardziej może być zadowalające, choć przewaga jedną bramką oznacza tylko i wyłącznie zwykłą srebrną paczkę, taką też za moment otworzymy, bynajmniej wcześniej będzie także paczka, którą otrzymujemy za odblokowanie kolejnego z wyzwań, jakie nas tutaj czekały. No i mecz, który za moment się odbędzie, to mecz o mistrzostwo ligi 8, tak mi się wydaje, albo też 9, za moment na pewno się o tym przekonamy. Otrzymałem paczkę kontraktów, kontrakty zawsze spoko, chociaż akurat w tej serii na ich brak nie mogę narzekać, bo w paczkach jest ich masa, dlatego sprzedaję je. No i tak, jak mówiłem, paczka zwykła, nierozszerzona, na w niej tylko jedna rzadka karta. Kto to będzie? Czy to będzie jakiś mocny zawodnik? No znając moje szczęście, to nie. I tak też się dzieje. Mamy kolejnego Francuza, ale Francuzów na środku pola już mam masę, dlatego no ten akurat do mojego przyszłego, który się powoli buduje składu z Francji, pasować nie będzie. No i mecz numer 2 w tym odcinku, 8-1-0, bardzo dobry bilans, ale przeciwnik również ma całkiem spoko. Ruch Rykim, także Polak, pozdrawiam Ciebie, gdybyś trafił na mój kanał, no to śleci gorące pozdrowienia. A tym samym mecz, 27 minuta, Carlos Vela z jego drużyny zdobywa gola dającego mu w tym momencie jednobramkową przewagę. Znów nie rozpoczyna się dla nas dobrze spotkanie, znów w ten mecz nie weszliśmy dobrze, ale szybko odpowiadamy i to świadczy o wysokiej klasie mojej drużyny. 31 minuta, Graham pokonuje golkipera rywali. No i wynik 1-1 to jak najbardziej bardzo dobre widowisko dla kibiców, dla Was. No i oczywiście emocje, bo w drugiej części tego spotkania być może dowiemy się, kto wygra. Tu jedna z prób mojego napastnika, niestety nieudana, statystyki na moją korzyść. No i w końcu się to potwierdziło, dopiero w 85 minucie Rose zdobywa gola na 1-2 czy też 2-1 po dobitce. No ale bramkarz skapitulował, no i w końcu to się stało, bo ile można czekać na tę bramkę? Mało tego, już definitywnie przesądzamy o losach tego spotkania. W 89 minucie ten, który zdobył drugą bramkę, zdobywa i trzecią. Wynik już nie mógł nam się wymknąć spod kontroli. 3 punkty po raz kolejny idą na nasze konto i zdobywamy kolejny tytuł. Idziemy jak burza w tej serii. No i cieszą się nasi zawodnicy, mają się z czego cieszyć, bo to jest naprawdę dobre osiągnięcie, tym bardziej, że trafiam zawodników w paczkach i na ich podstawie tworzę skład. No i jak na razie idzie mi to całkiem nieźle. Jedna paczka srebrna, pewnie zwykła, nierozszerzona, tak też się zgadza. Otwieramy ją, no bo otrzymaliśmy ją za friką i niestety kolejna niezbyt udana paczka. Mamy bramkarza z BPL, ale obecny, którego posiada Enyama, no całkiem dobrze się spisywał, chociaż przydałby się ktoś taki mocniejszy, który pasowałby z graniem, bo na obecnym Enyama ma chyba tylko 3 zgrania, no nie jest to zbyt dużo. Trafiamy Obertą, jest to Barclays Premier League, także trafi on na naszą prawą pomoc, no i 3 Francuzów, także skład francuski naprawdę myślę, że już niebawem ujrzy światło dzienne. No i całkiem ciekawe stroje, aczkolwiek ich na razie nie użyję. Ostatni mecz w tym odcinku, 3, no bo 3 na każdy odcinek przypadają. Skład rywala no nie powala na kolana, bo małe zgranie, niezbyt dobrzy gracze, ale
tutaj może zdarzyć się wszystko. 15 minuta, wychodzimy na prowadzenie, Graham zdobywa gola na 1-0, no i tak też się dzieje, że to nasi zawodnicy mają chyba większą motywację do zdobywania tych bramek, bo wątpię, aby to były moje umiejętności. To tyle, jeśli chodzi o przebieg tej bramki. No, możecie zobaczyć to jeszcze z innej perspektywy. Tutaj kolejna okazja dla nas, ale goalkeeper jego ratuje. I to w bardzo ładnym stylu. 1-0 po pierwszych 45 minutach. Jeszcze przed nami druga część zmagań. Tutaj trafiliśmy w tak zwaną sztangę. Kiedyś się tak mówiło, na poprzeczkę, na podwórku. 59 minuta. Świetne uderzenie naszego środkowego pomocnika. Zobaczcie to, świetny strzał z dystansu, okienko. Bramkarz bez szans, a nic, tylko palce lizać. Jeżeli się wam bramka podobała, no to wiecie co zrobić, zostawić łapkę w górę po zakończeniu się tego odcinka. No i ten, który niedawno, albo i w tym meczu, nie, w tym nie, ostatnio jakoś debiutował w moim spotkaniu, no, popisuje się genialnymi strzałami z dystansu. Druga jego bramka, no, chociaż strzały z dystansu ma na poziomie chyba 60, czy strzały w ogóle na karcie ma chyba 64, no to w tym momencie naprawdę mi zaimponował. Kończy się mecz, no i trzybramkowe prowadzenie daje nam jedną złotą paczkę zwykłą. Także ja już powoli się z wami żegnam. Żegnam się dziękując za wsparcie, za komentarze, za łapki w górę, bo to przede wszystkim na mnie działa motywująco. Mam nadzieję, że już wkrótce będzie nowy komputer. A w ostatniej paczce trafiamy zawodnika Godin, 84 overalla, całkiem nieźle, ale to BBVA Shandley, no niestety nie zmieni Podolskiego. Ja już się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!